Cześć! Dzisiaj będziemy mówić o służebności mieszkania. Co to w ogóle jest służebność mieszkania? Służebność mieszkania jest szczególnym rodzajem służebności osobistej. Uprawnia osobę fizyczną do zamieszkiwania w budynku lub lokalu mieszkalnym, który jest własnością innej osoby. Służebność może zostać ustanowiona na określony czas lub też dożywotnio na rzecz wskazanej osoby. Kto ponosi opłaty? W przypadku użytkowania mieszkania na prawach służebności, jeśli nie zastrzeżono formy bezpłatnej, służebnik ma obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem, takich jak media, podatki i opłaty, remonty, ogrzewanie. Koszty te są obliczane proporcjonalnie do powierzchni, jaką zajmuje uprawniony, czyli tak zwany służebnik. Służebność mieszkania może mieć formę bezpłatnej służebności. Najczęściej ta forma ma zastosowanie przy umowie darowizny, którą dokonują rodzice na rzecz dziecka. W tym wypadku służebnik korzysta z mieszkania za darmo i nie ponosi kosztów związanych z remontami, podatkami i innymi opłatami. Formy zawarcia umowy służebności to forma aktu notarialnego lub na podstawie wyroku sądu. Uprawnienia wynikające ze służebności. Uprawniony ma prawo do korzystania z określonych w umowie pomieszczeń wraz z pomieszczeniami i urządzeniami wspólnymi lub też z całego budynku. Uprawniony może przyjąć na mieszkanie małżonka oraz małoletnie dzieci. Może również przyjąć inne osoby pod warunkiem, że są przez niego utrzymywane lub są potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać na mieszkaniu po uzyskaniu pełnoletności. Uprawniony może przyjmować gości, jak również posiadać zwierzęta. Służebność mieszkania jest prawem niezbywalnym, więc służebnik nie może tego prawa zbyć, jak również darować. Prawo to nie podlega również dziedziczeniu. W przypadku sprzedaży nieruchomości przez właściciela służebnik zachowuje swoje dotychczasowe prawa. Kiedy wygasa służebność mieszkania? Służebność wygasa z chwilą śmierci osoby uprawnionej. Wygasa również w przypadku zamiany służebności na rentę. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy służebnik nie może korzystać ze swojego prawa, jak również w przypadku nieprawidłowego korzystania z tego prawa, na przykład poprzez zakłócanie spokoju. To prawo wygasa również w przypadku zaprzestania wykonywania go przez okres 10 lat. Służebność mieszkania zostaje ujawniona w dziale trzecim Księgi Wieczystej na podstawie aktu notarialnego lub wyroku sądu. Jak wykreślić służebność mieszkania z Księgi Wieczystej? W przypadku śmierci osoby uprawnionej należy złożyć odpowiedni druk w Wydziale Ksiąg Wieczystych sądu właściwego miejscowo dla nieruchomości. Do wniosku dołączamy potwierdzenie uiszczenia opłaty oraz akt zgonu osoby, która z prawa korzystała. W przypadku zamiany służebności na rentę lub wygaśnięcia z powodu niewykonywania prawa należy dołączyć odpowiednie orzeczenie sądu. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Cię do subskrypcji. Cześć!